Witajcie na kanale politycznym. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden ostrzegł w czwartek, że ryzyko nuklearnego Armagedonu jest najwyższe od czasu kryzysu kubańskiego z 1962 roku. Jak stwierdził, Putin to człowiek, którego znam dobrze, a on nie żartuje. Czy faktycznie jesteśmy coraz bliżej wojny atomowej, która doprowadziłaby świat do katastrofy? Prawdopodobieństwo użycia przez Rosję broni atomowej w komentarzach oceniają generałowie Roman Polko i Mieczysław Bieniek. Zapraszam na materiał. Jak donoszą amerykańskie, a za nimi światowe media, prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden, przemawiając na zbiórce funduszy dla Komitetu Kampanii Senatorów Demokratycznych, powiedział, że od czasu Kennedy'ego i kryzysu kubańskiego nie mieliśmy do czynienia z perspektywą apokalipsy. Biden podkreślił, że Władimir Putin to człowiek, którego on zna dość dobrze i rosyjski przywódca nie żartuje, kiedy mówi o użyciu taktycznej broni jądrowej, broni biologicznej lub chemicznej. Prezydent USA zasugerował, że groźba ze strony Putina jest realna, ponieważ jego wojsko jest, można powiedzieć, nieefektywne. Biden zakwestionował również rosyjską doktrynę nuklearną, ostrzegając, że użycie taktycznej broni o niższej mocy może szybko wymknąć się spod kontroli i doprowadzić do globalnej zagłady. Nie ma czegoś takiego, jak łatwe użycie broni taktycznej, to zakończy się Armagedonem, powiedział Biden. Dodał, że wciąż próbuje rozgryźć agresję Putina na Ukrainę. Gdzie on widzi wyjście z tej sytuacji? Pytał retorycznie Biden. To sytuacja, w której nie tylko traci twarz, ale traci znaczącą władzę w Rosji, stwierdził prezydent Stanów Zjednoczonych. Doradca Białego Domu do spraw bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan powiedział w zeszłym tygodniu, że USA są jasne dla Rosji co do konsekwencji użycia broni jądrowej na Ukrainie. Jest to coś, do czego jesteśmy dostrojeni, traktując to bardzo poważnie i komunikując się bezpośrednio z Rosją, w tym rodzaj zdecydowanych odpowiedzi, jakie miałyby Stany Zjednoczone, gdyby Rosja poszła tą mroczną drogą. Natomiast prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział wcześniej w czwartek, że Putin rozumie, że świat nigdy nie wybaczy rosyjskiego uderzenia nuklearnego. Jak ocenia The Times, kolejne niepowodzenie na froncie rosyjskiej armii sprawiają, że rosyjskie władze chcą zasygnalizować, że są gotowe do większej eskalacji swojej siły. Według ustaleń The Times, NATO miało ostrzec swoich członków, informując, że Rosja może przeprowadzić próbę nuklearną na granicy z Ukrainą. Kreml sygnalizuje gotowość do znacznej eskalacji, podaje brytyjski dziennik. Co więcej, obawy Zachodu spotęgowały doniesienia z 3 października dotyczące nuklearnego pociągu, widzianego w centrum Rosji, który miał zmierzać w kierunku Ukrainy. Pociąg został zlokalizowany w pobliżu miasta Siergijew-Posad, na północny wschód od Moskwy, około 650 km od granicy z Ukrainą. Były oficer brytyjskiego wywiadu, Forbes McKenzie, w rozmowie ze Sky News wyjaśnił, że pociąg ma oznaczenia 12 Głównego Zarządu Ministerstwa Obrony, który jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo, transport i zarządzanie arsenałem atomowym. Zdaniem McKenzie'ego, ruchy pociągu atomowego mogą być ostrzeżeniem dla Zachodu, jednak, jak dodaje, należy do tego podchodzić z dystansem, ponieważ nie widać, aby rosyjskie wojska lądowe przygotowywały się do działania na atomowym polu bitwy. Centrum Walki z Dezinformacją przy Radzie Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy podkreśliło, że Rosja już na początku inwazji postawiła swoje siły nuklearne w stan gotowości bojowej. Pokazowa demonstracja gotowości do zastosowania w dowolnej chwili broni jądrowej na terytorium Ukrainy to kolejny etap informacyjnego terroryzmu Rosji, który ma służyć zmuszeniu Ukrainy do rozmów na warunkach Kremla. Rosja będzie dalej stosowała szantaż jądrowy i dlatego istnieje duże prawdopodobieństwo różnego rodzaju prowokacji z jej strony, twierdzą Ukraińcy. Tak komentuje zagrożenie użycia broni atomowej przez Władimira Putina generał Mieczysław Bieniek. Prawdopodobieństwo użycia przez Rosję broni jądrowej jest małe. Jeśli Zachód, a szczególnie Stany Zjednoczone, miałyby odpowiedzieć, odpowiedzą bronią konwencjonalną i będą raziły takie cele, które są z punktu widzenia militarnego i strategicznego dla Rosji bardzo bolesne i są to cele już na pewno w pewnym stopniu zidentyfikowane. Putin próbuje wywołać efekt zastraszenia,
półtora miesiąca temu zaatakowano Krym bardzo celnymi pociskami, gdzie zniszczono kilkanaście samolotów Su-24, Su-25. Spowodowano efekt psychologiczny, ucieczkę turystów stamtąd i odpowiedzią Rosji były chaotyczne ataki rakietami na miasta i na obiekty cywilne. To prawdopodobieństwo zaatakowania taktyczną bronią nuklearną zepchnęłoby Rosję do roli pariasa światowej polityki, a wszystkie państwa całkowicie odwróciłyby się od Federacji Rosyjskiej. Główne powody, dlaczego nie wierzę, że Putin może użyć broni atomowej. Po pierwsze, Chiny nie są zainteresowane tym, by taki ostateczny środek został użyty, żebyśmy nie wspięli się na najwyższy szczebel drabiny w eskalacji tego napięcia i tego konfliktu. Po drugie, otoczenie Putina jest na tyle rozsądne, by mu to wyperswadować. Po trzecie, ta broń nie zmieni oblicza wojny, nie przychyli szali taktycznej czy operacyjnej przewagi Rosji. W grę wchodzi także czwarty powód – odpowiedź USA. Moim zdaniem USA nie użyją jednak broni jądrowej, bo wtedy zakończyłoby się to totalnym Armagedonem. Być może przeprowadzą jakieś straszliwe uderzenie bronią klasyczną, to może być na przykład zatopienie floty czarnomorskiej lub uderzenie w jakieś bardzo wrażliwe obiekty dla Rosji. Ale to spowoduje dalszą, nieprzewidywalną eskalację tego konfliktu. Tak komentuje zagrożenie użycia broni atomowej przez Władimira Putina generał Roman Polko. Putin już dawno przegrał wojnę na Ukrainie i ma tego świadomość, ale za wszelką cenę brnie w drogę, w którą się zapędził, wciągając w to wielu Rosjan, w tym setki tysięcy poborowych, których bez uzbrojenia, przeszkolenia i wyposażenia wysyła na śmierć. Putin wie doskonale, że jest zbrodniarzem wojennym, szuka jeszcze rozpaczliwie w jakiś sposób ratunku, ale tak odkleił się od rzeczywistości, że chyba nawet nie potrafi jej racjonalnie ocenić. Inną kwestią jest to, co z punktu wojskowego i politycznego dałoby mu użycie takiej broni. Otóż Karl von Clausewitz, kiedy mówił o tym, jak należy zwyciężać wojnę, zdefiniował taką triadę. Po pierwsze, teren opanować. Uderzeniem jądrowym raczej terenu się nie opanuje, tylko po prostu się go zniszczy i skazi nuklearnie. Drugi aspekt, siły przeciwnika pokonać. Przy takim rozproszeniu sił ukraińskich, jakie mamy teraz, przy tej dużej manewrowości, Rosjanom bardziej, nawet z pomocą broni konwencjonalnej, udaje się mordować cywili niż żołnierzy, a użycie broni jądrowej z pewnością przede wszystkim naraziłoby na te straszne skutki cywili. I w końcu, wolę walki złamać. Ukraińcom nie brakuje woli walki, a pewnie w przypadku użycia broni jądrowej dołączyłby do nich sojusz NATO i wiele państw, które dzisiaj są neutralne albo wręcz sympatyzują z Rosją. Mimo, że walczymy z bandytą, z terrorystą, to NATO dysponuje takim potencjałem konwencjonalnym, takimi siłami, że jest w stanie uzyskać większe efekty za pomocą konwencjonalnych sił niż Putin przy pomocy broni jądrowej. Nie sądzę, żeby jednak dokonał tego samobójstwa, ponieważ doskonale zdaje sobie sprawę, że użycie broni masowego rażenia to jego definitywny koniec i tej władzy kremlowskiej. Myślę, że tutaj znajdą się rozsądne głosy i rozsądni ludzie, którzy nie dopuszczą do aż takiej eskalacji tej wojny. Moim zdaniem taka wojna się nie rozpęta, a pierwszymi, którzy zatrzymają Putina, będą chociażby Chiny czy Indie. Kraje, które sympatyzują, wspierają, ale które mają swoje interesy. One chcą, żeby ta wojna w jakiś sposób osłabiła Zachód, osłabiała Stany Zjednoczone, ale nie pozwolą, żeby uderzała w ich interesy gospodarcze. Rozpętanie wojny na dużą skalę z użyciem broni atomowej pewnie godziłoby w ich interesy. Jestem przekonany, że na to nie pozwolą.